Najlepsi drifterzy z całej Europy zawitali do Rygi. To właśnie w stolicy Łotwy rozpoczęła się kolejna odsłona rywalizacji w Drift Masters Grand Prix. Zwycięzcą siódmej rundy został Paweł Borkowski. Jestem niesamowicie szczęśliwy, ponieważ zakochałem się w tym torze. I tym bardziej mnie to cieszy, że na tym torze mogłem wygrać, bo no jest to niesamowity obieg. Niesamowity tor, jest mega szybki, agresywny, niebezpieczny, także no... A bardzo dobrze się tu poczułem, dlatego niesamowita radość. Polak przyznał, że w tych zawodach dopisało mu szczęście. Nie jechałem z Adamem Zalewskim, który jest godnym zawodnikiem i którego się obawiałem. Niestety miałem awarię auta, także tutaj miałem z tym fory, więc przyszedłem automatycznie do top 4 bez walki. No i tam spotkałem dwóch weteranów, Piotra Więcka oraz Jamesa Dina. No, tutaj musiałem pójść na całość, także tak zrobiłem, no i to się opłaciło, bo zaowocowało to sukcesem. Drugie miejsce zajął James Dean. Irlandczyk był zadowolony ze swojego startu. It's a really good result for us today. Coming back in Drift Masters. To naprawdę bardzo dobry rezultat. Cieszę się, że wróciłem do rywalizacji w tych zawodach. Dziękuję mojemu zespołowi za wspaniałą pracę, wsparcie i pomoc. Co prawda nie wygrałem, ale drugie miejsce też jest dobre. Podium uzupełnił Piotr Więcek. Wiadomo, że zawsze chciałoby się najlepiej wygrywać, natomiast to jest drifting, to nie jest dyscyplina, gdzie są pewni zwycięzcy czy pewni przegrani, to nie tutaj. I co? Trzeba trenować przede wszystkim. Paweł jest świetnym przykładem tego, co czyni trening tak naprawdę z zawodnika i bardzo mu tego gratuluję, co osiągnął, bo jest to teraz po prostu bardzo przyjemne do obserwowania i oglądania.